Pacjentki, które zachodzą normalnie w ciąże, powinny zrobić test ciążowy w momencie, kiedy się będzie opóźniała miesiączka. Oczywiście nie każde opóźnienie miesiączki jest sygnałem, że to jest ciąża, no ale u młodych kobiet to jest pierwsza myśl, jaka przychodzi do głowy. I takim pacjentkom zalecam, żeby nie robiły testu ciążowego w dniu, kiedy miała przyjść miesiączka, a jej nie ma, tylko kilka dni poczekały, dlatego że istnieje takie zdarzenie jak ciąża biochemiczna. Jest to taka sytuacja, kiedy dochodzi do zapłodnienia komórki jajowej, ale ta komórka od samego początku jest uszkodzona albo nie ma warunków do zagnieżdżenia się dla niej i ona po prostu jest usuwana przez organizm. Niestety może spowodować o kilka dni opóźnienie miesiączki i jednocześnie wydziela hormony, które pokazują test ciążowy pozytywny. No i szkoda takich pacjentek, żeby przeżywała rozczarowanie. Także dobrze kilka dni odczekać i dopiero wtedy zrobić test ciążowy.